Pan poseł Marek Kuchciński, który zapewne wkrótce zostanie marszałkiem Sejmu, zawsze nie ukrywał tego, że lubił wszystkiego spróbować. Wszystko wskazuje na to, że nie stronił od mocnych doznań, niekoniecznie tylko i wyłącznie alkoholowych. Ludzie, z którymi był widywany i też inwigilowany przez policję Marek Kuchciński, twierdzili i byli podejrzewani nawet o napady na apteki, bo narkotyki było wtedy wyjątkowo ciężko. Marek Kuchciński pochodzi z Lubelszczyzny, ale do polityki wszedł dopiero w latach 90., czyli tak grubo 15 na 20 lat po swoich epizodach hipisowskich, no i jest jednym z członków tak zwanego zakonu PC, czyli najwierniejszych z wiernych członków partii Prawa i Sprawiedliwość, która wcześniej była nazywana Porozumieniem Centrum. W latach 90. Marek Kuchciński został członkiem Porozumienia Centrum, czyli partii, która później przeobraziła się w PiS, ale członkiem był też wcześniej w ruchu hipisowskim, bo taką właśnie dostał od kolegów hipisów ksywę. Dlaczego? Podobno dlatego, że kiedy zaczynał szukać ich towarzystwa, zgłosił się do nich i na jednej z imprez powiedział, że on zgłasza się na członka. To tak rozbawiło hipisów, że zaczęli nazywać go członek.